No my się, tak przynajmniej do tej pory myślałem, że jest to wspólny projekt, budżet obywatelski i wszystko to, co wokół budżetu się działo, że jest to wspólne dzieło całej Rady Miejskiej. Teraz nagle się okazuje, że jest to przywłaszczone przez klub prawny Platformy Obywatelskiej. Z tego, co sobie dobrze przypominam, w poprzedniej kadencji wspólnie pracowaliśmy między innymi w Komisji Budżetu w tej sprawie i Państwo sami podkreślali zaangażowanie także opozycji, w tym chociażby radnego Tomasza Tomaszka. Również i pewne założenia już były, już pojawiły się pod koniec poprzedniej kadencji. I również jeżeli chodzi o kadencję, która trwa 3-4 miesiące, też z naszej strony było pełne poparcie co do tego projektu. Dlatego tym bardziej się dziwię, dlaczego Państwo przywłaszczają go i mówią, że jest to inicjatywa, czy też projekt kilku radnych Platformy Obywatelskiej. Owszem, jest to inicjatywa uchwałodawcza wszystkich radnych, natomiast aby projekt uchwały trafił już na połączone komisje tydzień temu, zebrałem szybko podpisy wszystkich członków klubu radnych Platformy, żeby złożyć jak najszybciej do pana przewodniczącego. Natomiast chciałbym podkreślić, bo mówił pan o zaangażowaniu wszystkich radnych przy ubiegłorocznym budżecie obywatelskim. Tym razem pan prezydent z zarządzaniem powołał specjalną komisję, która intensywnie pracowała nad podzieleniem budżetu na nowe okręgi wyborcze. I sam pan radny zgłosił swój akces do udziału w pracach tej komisji, natomiast na 3 spotkania ani razu się pan na nim nie pojawił niestety. Ale jest to projekt wszystkich radnych i wiele cennych uwag, między innymi pani radnej Marzeny Makowskiej zostało też uwzględnionych w tym projekcie, za to serdecznie dziękuję państwu radnym. Jeżeli już pan dotyka mojej osoby, to ja pana poinformuję, że jeżeli były 3 spotkania, to ja wiem tylko 2, a na jednym nie byłem. Więc bardzo mi przykro, że pan wprowadza opinię publiczną w błąd. To jest ta kwestia, a proszę też pamiętać, że założenia co do tego drugiego już budżetu obywatelskiego były poczynione w poprzedniej kadencji. Sam pan dobrze wie, że już pewne sugestie, pewne pomysły się pojawiały i one dzisiaj po prostu są zrealizowane.